Myślę, że powoli możemy ruszać i możemy połączyć się z naszym pierwszym gościem, którym jest Krzysztof Śmiszek z Lewicy. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. Na początek chciałabym pana zapytać o komentarz do tego, co się dzieje w Parlamencie Europejskim, do debaty o praworządności, ale głównie do tego, co usłyszeliśmy od komisarz Věry Jourovej, która powiedziała, że polskim władzom grozi utrata unijnych środków. No i w obronie polskiego rządu wystąpił Patryk Jaki, który z kolei przekonywał, że w Polsce nie ma stref wolnych od LGBT, a lewicowi aktywiści po prostu zrobili sobie z takich stref wolnych od LGBT żart. Co pan na to? No cóż, no to jest kolejny przykład na to, że naszym polskim towarem eksportowym nie są prawa człowieka, nie jest promowanie demokracji, nie są osiągnięcia z ostatnich 30 lat, jeśli chodzi o przemiany gospodarcze czy społeczne, a nawet polityczne, tylko naszym towarem eksportowym jest obciach, jest wstyd, jest nietolerancja, jest homofobia i taka buta, która zagościła na korytarzach Parlamentu Europejskiego. No oczywiście pan poseł Patryk Jaki musi czarować rzeczywistość, musi kłamać, dlatego że sam jest współautorem pewnych rozwiązań, kiedy pracował w Ministerstwie Sprawiedliwości, ale ta debata, kolejna już debata, przecież tych debat o praworządności w Polsce mieliśmy już naprawdę wiele i ta inflacja tych debat pokazuje, że Europa nie odpuszcza. Znaczy inflacja w sensie ta liczba duża tych debat. Europa nie odpuszcza, Europa nie zapomina. To nie jest tak, że jeśli mamy COVID, mamy pandemię, to ktoś pod płaszczykiem tych problemów zdrowotnych czy gospodarczych może ukryć przed Europą, przed opinią publiczną, przed instytucjami europejskimi te niecne działania. Ja się wstydzę, pani redaktor, szanowni państwo, za to, co wydarzyło się w tej debacie, bo po raz kolejny staliśmy się takim złym przykładem, takim archetypem złego dziecka, niesfornego dziecka w rodzinie europejskiej. Uważam, że to powinno dać naprawdę do myślenia wszystkim rządzącym w Polsce, że nie bez przyczyny Polska i Węgry ciągle są nacenzurowane. Jeśli pani redaktor pyta o kwestię stref LGBT i wypowiedzi pani komisarz Jourovej, to w moim przekonaniu to już nie jest pytanie o to, czy Komisja Europejska, instytucje europejskie będą rozważały odbieranie pieniędzy Polsce za łamanie podstawowych wartości Unii Europejskiej, tylko to jest pytanie kiedy i to się już zaczyna dziać. Więc tutaj krzyki pana posła Jakiego, czy wypowiedzi bardzo butne naszych parlamentarzystek, czy parlamentarzystów z Prawa i Sprawiedliwości, one naprawdę już nie są w stanie zatrzymać tego procesu, bo widzieliśmy, że Komisja Europejska zdecydowała się kilka tygodni temu na dość radykalny krok, jakim było odebranie czy niedofinansowanie czy odmowa finansowania 6 gmin polskich, które przyjęły te ohydne i wykluczające uchwały, które niby mają chronić polską rodzinę, a tak naprawdę uderzają w pozycję mniejszości w naszym kraju czy w tych gminach. Więc to już nie jest pytanie, czy Unia Europejska będzie odbierała pieniądze za łamanie praworządności i łamanie praw człowieka, tylko ile tych pieniędzy już zostanie odebranych i czy to nie jest już czerwona kartka i czerwony alarm taki bardzo głośny dla naszych rządzących, żeby powstrzymali to szaleństwo, tę dyskryminacyjną retorykę, ale także zaczęli wdrażać rekomendacje i wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie sprawiedliwości, praworządności i rządów prawa. Panie pośle, doskonale pan wie, że nasi rządzący znaleźli furtkę, bo minister Zbigniew Ziobro tym gminom, które nie otrzymują dofinansowania z Unii Europejskiej,
które wprowadziły strefy wolne od LGBT, czy podjęły takie uchwały w ramach swoich samorządów, no po prostu rekompensuje te pieniądze z własnego funduszu, więc dla gmin to chyba niewiele się zmieni. No, to oczywiście jest skandaliczne działanie pana ministra Ziobry. Ja sam kilka dni temu złożyłem zawiadomienie do prokuratury na prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę właśnie z uwagi na działania tego typu. Uważam, że pan minister Ziobro przekroczył, czy wyczerpał znamiona artykułu 231 kodeksu karnego, czyli po prostu przekroczył uprawnienia funkcjonariusza publicznego, bo nie może być tak, że pan minister Ziobro używa publicznych pieniędzy, bo to są publiczne pieniądze, które są w gestii tak zwanego Funduszu Sprawiedliwości. Ten Fundusz Sprawiedliwości powinien służyć ofiarom przestępstw, czyli osobom, które padły ofiarą bardzo różnych przestępstw. To jest też fundusz, który służyć ma więźniom, którzy opuszczają zakłady karne po to, żeby mogli dostosować się do życia na powrót w społeczeństwie. I dzisiaj minister Ziobro nadużywa swoich kompetencji, używa środków publicznych, pieniędzy pani redaktor, moich pieniędzy i pieniędzy naszych widzów po to, żeby robić swoją politykę, po to, żeby szczuć, po to, żeby też wyrąbywać sobie pewnie swoje miejsce w tej Zjednoczonej Prawicy, bo przecież wiemy, że ciągle toczy się ta walka buldogów pod prawicowym dywanem, więc to jest oczywiście, to są działania na krótką metę. Pan minister Ziobro będzie prawdopodobnie używał tych publicznych pieniędzy po to, żeby rekompensować czy pokazywać, jakim jest szczodrym ministrem sprawiedliwości i broni tych samorządów przed tą okropną Unią Europejską, która chce nam narzucić te straszne wartości jak tolerancja, akceptacja, ochrona praw człowieka czy praworządności. Ale ten proceder niebawem się skończy, bo skończą się pieniądze, a Unia Europejska będzie coraz bardziej, widać po wczorajszej debacie, będzie coraz bardziej zdeterminowana do tego, żeby bronić swoich wartości, bo to nie jest rozmowa, szanowni państwo, o ministrze Ziobro, czy tylko o Polsce. Ta debata dotyczyła tak naprawdę tego, że Polska narusza podstawowe fundamenty działalności czy działania Unii Europejskiej, a Unia jest osadzona na takich wartościach jak prawa człowieka, praworządność, więc tak naprawdę zaczynamy być takim zgniłym jabłkiem w koszyku tych jabłek zdrowych i w sposób naturalny instytucje europejskie będą broniły innych krajów przed Polską. I to jest najbardziej smutne. To jest coś, co przynosi nam powód do wstydu na arenie międzynarodowej, bo jeśli widzimy, i to nie jest teoria, szanowni państwo, pani redaktor. Mamy już pierwsze sytuacje, w których na przykład holenderskie sądy odmawiają przekazania Polaka czy kogokolwiek innego do Polski, pod kuratele polskich sądów czy kuratele wymiaru sprawiedliwości polskiego. Dlaczego? Dlatego, że zagraniczne sądy uważają, że w Polsce nie ma już niezależnych sądów, a podsądni czy oskarżeni nie mogą liczyć na sprawiedliwy proces. To ja pytam, co jeszcze się musi wydarzyć, żeby wreszcie minister Ziobro i Jarosław Kaczyński, premier Morawiecki poszli po rozum do głowy. Bo jeśli jesteśmy wykluczani już na arenie międzynarodowej w sposób bardzo praktyczny, nie tylko w sposób taki, że na debatach w parlamencie mówi się, że Polska łamie prawo. Nie. To już sądy europejskie, sądy innych krajów po prostu boją się sądów polskich, a to zagraża jedności Unii Europejskiej. Co się musi stać? Zostawmy to pytanie w zawieszeniu. Poczekajmy na odpowiedź. Nie wiem, jak długo te młyny dość długo mielą. Chciałabym zapytać pana o komentarz do słów arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, bo w narracji Kościoła za jego sprawą, a przypomnijmy, znanego m.in. ze słów o tęczowej zarazie arcybiskupa, pojawiła się nowa ideologia. Ideologia singli. Arcybiskup powiedział, że to jest ideologia, która każe nam żyć jak samotne wyspy, że hasło realizowania siebie odbywa się kosztem innych i że to jest groźne. Jak pan to ocenia?
No cóż, no te słowa arcybiskupa Jędraszewskiego no z jednej strony śmieszą, naprawdę bardzo śmieszą, bo mówi to człowiek, który właśnie reprezentuje kulturę singli, czyli reprezentuje instytucję, która składa się tylko i wyłącznie z singli, czyli z księży i biskupów. Więc można powiedzieć, że chyba adresował tę wypowiedź do siebie i do swojego środowiska, ale tak naprawdę trzeba też spojrzeć na tę wypowiedź trochę z innej perspektywy. To znaczy sam fakt, że hierarchowie Kościoła katolickiego, czy też funkcjonariusze Kościoła katolickiego pozwalają sobie na takie wypowiedzi, to znaczy pod adresem wielu milionów pewnie Polek, Polaków, to pokazuje, że czują się uprawomocnieni do tego, żeby mówić takie rzeczy. To znaczy jest przestrzeń w Polsce i wydaje się, że jest niestety coraz większa ta przestrzeń, nie coraz mniejsza, przynajmniej ta instytucjonalna, do wypowiadania takiego bezpardonowego pewnych teorii, które uderzają w godność czy w poczucie wartości bardzo wielu Polek i Polaków. Myślę, że arcybiskup Jędraszewski chyba się zapomniał, bo bardzo też wiele osób w Polsce, to pokazują badania, od kościoła odchodzą, ale one odchodzą nie dlatego, że czy przynajmniej w części, nie dlatego, że nie podzielają wiary, czy nie są im drogie pewne wartości uniwersalne, które głosi Kościół katolicki. Polacy odchodzą od Kościoła, ponieważ są zdegustowani, zbulwersowani i nie zgadzają się na taki sojusz tronu i ołtarza. Nie zgadzają się na to, że miliardy złotych są pompowane z państwa do Kościoła. Przypomnę, że same lekcje religii kosztują 2 miliardy złotych. Przypomnę też, ja ostatnio wydobyłem te informacje z Ministerstwa Rolnictwa, że dziesiątki tysięcy hektarów ziemi, publicznej ziemi, czyli naszego publicznego dobra, ciągle płyną do Kościoła katolickiego w ramach specjalnego przepisu w ustawie, który pozwala na nabywanie parafiom ziemi, sprzedawanie i kolejne nabywanie tej ziemi, czyli mamy do czynienia z procederem, niezłego biznesu. Poszliśmy strasznie, strasznie daleko. Chciałabym się skupić na tej wypowiedzi. Proszę mi pozwolić, bo jak rozumiem, z tego, co pan mówi, może wynikać, że to... Bo tak, z jednej strony ciężko się dziwić, że Kościół zgodnie ze swoim nadaniem namawia do zawierania małżeństw. No, wiernym o tym przypomina, że jest to po prostu ważne dla katolików. Z drugiej strony tak się zastanawiam, czy z tego, co pan powiedział, nie wynika, że to jest jakiś krzyk takiej bezsilności, że skoro jest tych małżeństw tak mało, to znaczy, że Kościół ma coraz mniejszą siłę w Polsce, coraz mniej mocy, żeby do siebie przekonywać i wpływać na nasze wybory dotyczące naszych życiowych ról. No, pełna zgoda, pani redaktor. Mamy do czynienia z procesem dwojakiego rodzaju. Mamy do czynienia z procesem coraz większego zacieśniania więzów instytucjonalnych pomiędzy państwem i Kościołem. Mamy do czynienia z tymi pieniędzmi, które płyną szerokim oceanem, już bym powiedział, do Kościoła, ale z drugiej strony mamy pewien nieodwracalny, wydaje się, trend, który polega na tym, że właśnie Polacy odchodzą od Kościoła, a Kościół nie potrafi znaleźć z nimi języka, bo z tymi Polakami, którzy być może wątpią albo którzy gdzieś nie do końca podzielają tych wartości, które są drogie dla Kościoła katolickiego. Tacy funkcjonariusze Kościoła jak arcybiskup Jędraszewski, jak biskup Świdnicki, czy paru innych biskupów, właściwie większość polskich biskupów nie odnajduje się w rzeczywistości. Ja jestem, szanowna pani redaktor, daleki od Kościoła i nie zamierzam wchodzić tutaj, podpowiadać Kościołowi, co powinien zrobić, żeby odzyskać swoich wiernych. Ja jako bezstronny, czy powiedzmy zewnętrzny obserwator, widzę, że ta instytucja po prostu ma coś takiego jak taki syndrom implozji, to znaczy syndrom takiej oblężonej twierdzy, brak odpowiedniego języka komunikacji i nawet jeśli chcą dobrze, to oni robią bardzo źle, bo popatrzmy na to, jak przedstawiają się liczby uczniów w szkołach podstawowych i średnich, którzy w tym roku zapisali się na lekcje religii. W samej Łodzi jest to tylko 44% uczniów i w bardzo wielu miejscach, i nie tylko w dużych miastach, ale także w miastach średniej czy wielkości czy małych miastach, coraz mniej uczniów chodzi na religię. I pytanie, dlatego, że po prostu Polacy odchodzą od Kościoła? Nie wiem. Pewnie dlatego, że nie podoba im się ta
ostra, ohydna retoryka momentami, dyskryminująca, wykluczająca. Ta retoryka pogardy została wpisana przez biskupów do głosu Kościoła. I to już jest problem Kościoła i problem biskupów. Pośle, czy ta strategia jest okej? Okay? Nie tylko przez biskupów, bo proszę zauważyć, że mamy do czynienia z takimi sformułowaniami jak ideologia LGBT, ideologia gender, teraz ideologia singli. Słowo ideologia oczywiście w tym kontekście jest mocno nadużywane, ale mieliśmy też do czynienia z tym, co powiedział prezydent w czasie kampanii wyborczej, że LGBT to nie są ludzie, tylko ideologia. Więc oczywiście zastanawiam się, czy w pana opinii takie słowa teraz o ideologii singli, chyba wypowiedziane bez kompletnej znajomości tego zjawiska, bo singiel nie zawsze oznacza człowieka samotnego, wyalienowanego czy egoisty. Dokładnie. Bo sami znamy singli i wiemy, na czym polega to zjawisko życia z wyboru właśnie w ten sposób. Czy jednak wypowiadanie takich słów nie grozi kolejnym antagonizowaniem, czy nie spadnie na te osoby w pana opinii jakieś znowu społeczne odium, bo przecież używanie sformułowań ideologia, jak pan wie, na część elektoratu działa. No tak, ale to jest używanie tego najbardziej prymitywnego i tego najbardziej dzielącego narzędzia do robienia polityki. Kiedyś wszyscy pamiętamy, Kościół i politycy wypowiadali się w sposób niegodziwy o dzieciach urodzonych z in vitro. Potem przyszła kolej na kobiety, które walczyły o swoje podstawowe prawo decydowania o sobie, o swoim zdrowiu, o swoim ciele. Potem przyszła, czy jest obecnie nagonka na osoby LGBT, wymyślanie jakichś ideologii wokół tej społeczności, przychodzi kolej na kolejne grupy społeczne. I to oczywiście w pewien sposób działa, tylko trzeba sobie zadać pytanie o koszty prowadzenia takiej, a nie innej polityki, koszty używania takich, a nie innych narzędzi politycznych, bo polityka oczywiście musi być skuteczna i musi przekonywać jakieś grupy społeczne do siebie. Czasami też polityka polega na konflikcie i jest to naturalne. Natomiast w momencie, kiedy polityka przekracza pewną granicę, co do której się wszyscy w cywilizowanym świecie umówiliśmy, że jej nie przekraczamy, czyli godność człowieka, to już nie jest polityka, tylko to już jest jakiś zespół działań, które mogą prowadzić do, jak historia pokazała, do tragicznych wydarzeń. Więc jako politycy spierajmy się, kłóćmy się, nawet spierajmy się bardzo ostro, tylko jeśli przekraczamy tę granicę, to miejmy świadomość, że będą bardzo konkretne ofiary tego typu nagonki. Nie wiem, kto będzie następną grupą. Dziennikarze, samotne matki, czy samotni rodzice. No to są jakieś naturalne pytania, które się pojawiają. I trzeba mieć na uwadze, że tego typu retoryka po prostu nas wszystkich podzieli tak, że już nigdy się nie dogadamy. Panie pośle, zastanawiam się, czy lewica ma na tyle w sobie mocy, żeby móc znaczenia tych sformułowań odwracać i żeby być skuteczna w tym, a pytam o to w kontekście sondażu, który się właśnie pojawił, sondażu pracowni Kantar, z którego wynika, że lewica jest poza parlamentem, a w parlamencie jest Konfederacja i ruch Szymona Hołowni, poza PiS-em i Platformą. Sondaże są różne, pani redaktor. W polityce jest się po to, żeby promować swoje wartości, czy o nie walczyć. I pamiętam sondaż sprzed 3 dni, mieliśmy tam 13%, dzisiaj jest 4, pojutrze będzie 9, a po pojutrze 15. Te sondaże trzeba ustać, ale też jakby nie tylko zasypywać gruszki w popiele, tylko działać. I dlatego już w niedzielę pokazaliśmy nasz plan, naszą jesienną ramówkę, mówiąc językiem medialnym, naszą jesienną ramówkę legislacyjną, która ma wychodzić naprzeciw najważniejszym problemom Polek i Polaków. I nie wolno oglądać się na kogoś, kto buduje inne ruchy. Oczywiście trzeba obserwować, natomiast my mówimy bardzo jednoznacznie. Prawa kobiet, rozdzielenie państwa od Kościoła, promowanie zielonych rozwiązań, bo mamy kryzys klimatyczny, walka o dobrą edukację w czasach pandemii, walka o prawa zwierząt. Właśnie zapowiedzieliśmy
projekt ustawy o rzeczniku praw zwierząt. I to są takie najważniejsze elementy naszego programu. Z tym szliśmy do wyborów i z tym będziemy, przy tym będziemy przez najbliższe 3 lata w parlamencie i będziemy pokazywać Polkom i Polakom, że jesteśmy sprawczy i mamy pomysły na Polskę. Nie wolno oddawać Polski czy zostawiać Polski prawicy. Dla mnie te będą was obserwować i rozliczać, panie pośle, będą was obserwować. Zgadza i rozliczać. Się. Absolutnie. Krzysztof Śmiszek, poseł Lewicy. Dobrego dnia, życzę wszystkiego dobrego. Serdecznie. Dziękuję, pozdrawiam. Serdecznie. Miłego dnia. Do widzenia.